Witam, witam. No, opisie dałem, że jestem koło brzegu. No, niestety, nie jestem, ale ładne tu klimaty mam. A jestem w swojej rodzinnej miejscowości. Cześć Szymon, jestem w Glinojecku, się zbierałem, żeby wam pokazać. Tak, Glinojeck, nie szukaj gdzieś pod Kołobrzegiem, bo nie jestem. Jestem mazowieckim w województwie. Tu ma być boisko do piłki siatkowej. Tu jest most właśnie w Glinojecku przy DK60. No. Tak sobie może pójdziemy właśnie ten. Zobaczymy. Najpierw z mostu. Od tamtej strony, tam jest wejście. Tam jest PKS-y, główny przystanek, a tu jest wejście. Po takiej od drogi od chodnika, tak. W tym roku zostało właśnie nie tak dawno zrobione. No jeszcze powiedzmy jest w trakcie. Czekajcie. Przeskoczę sobie. Tu mamy rzekę. Po jednej stronie. Tu mamy taki mały wiadukt. Jak to wygląda? Plaża. Tak, takie boisko. Tu jest komin przystaje jeszcze cukrowni Izabelin, w którym między innymi księgowo była moja babcia żyjąca. To jest czwarty rocznik. Sobie obejrzymy. Witam stolarze. Jak tam meczyk wczoraj się podobał? Sobie obejdziemy. Tak. 8-1. Czestos. Witam. Przy okazji, jeśli się widzimy i słyszymy, to to moja babcia opowiadała, że chyba jakoś nawet rodzinką jesteśmy. Od mamy chyba. No bo raczej u taty nie. No. Dzięki za lajka. Witam 6 osób. Tu jest dziadówka. Kiedyś można było prosto przyjechać na Kondrajec Pański, ale już tego nie ma, no bo już ta droga 7
hokejowe. O, nadrzeczna, zaraz idziemy. Tak. Tak coś chyba. Kiedyś mi mówiła. Nie wiem. Może to pomyłka. A może panie Przemku nic o tym nie wiesz? Nie. Bo ja jestem tak. Rodzinko od strony mamy jestem z Długaszewskimi, z Przybyszewskimi, od mamy strony z kim, z tymi, jak to tam, kurczę, tu najbliższymi, czyli Przybyszewscy, jak to tam, Stokowscy, z Wojska Polskiego, czy tam Żeleźni, Przybyszewscy, mój dziadek to i moja babcia to Tyszkowscy, no. No. Chyba ten, ciocie to Lubińsko, co uczyła polskiego, to kojarzysz, co? O, tu jestem. Takie coś zrobili. Takie coś zrobili. Ten. Tu nie wejdę. O. Tu z tej strony. A wy? A od strony taty to jestem rodziną z panem dyrektorem byłym gimnazjum, co chodziłem, panem Boniewskim Lechem, znaczy, bo, no, Adam, Glinojedczak, nie wiesz, gdzie ja jestem. No. Sobie. Tak. Tu dalej właśnie jest ulica Nadrzeczna. O, sobie zejdę. No. Jak tam Maciek Adam? Czy się podobał? Cały oglądałeś, czy nie? No, na zawodzie. Jestem. Tu jest coś tam, zejście, no, jakby ktoś tam chciał połowić rybki, tu się ciągnie dziadówka, a jest ulica, obok właśnie co szedłem z wami Nadrzeczna, no i teraz idziemy na to plażę. Tam jest, możemy jechać w kierunku
Mławy, Płocka, Płońska, Szygowa. No. Zas parę metrów jest jak się kończy ten stawik, ten staw, to możemy jechać na szyjki, tam dalej Kowalewko, i możemy wyjechać na wtedy na przykład jechać do cukrowni. Jeśli ludzie jeżdżą, no tak sobie tu pokażę, co po drugiej stronie to nie jest interesujące zbytnio. A może przejdę, wam pokażę na wszelki wypadek. Tak to się prezentuje. Jakby ktoś chciał, to można. Jedzie coś, to nie. No jedź. Ten drugi też niech jedzie. Kurczę, trzeci. Dobra. Mam czas czy nie mam czasu? Nie, nie mam. Wolę sobie poczekać. Wolne. Sobie zejdziemy tędy. No i co? Jeszcze wam coś mogę pokazać? No nie wiem. A, dobra. To idziemy do tamtego wejścia, co właśnie mówię. A wam pokażę. No i co? Jeśli... co wy o tym myślicie? Teraz nie muszę jeździć, teraz nie musimy jeździć nad morze, żeby poleżeć na plaży. No, tu nas spotę czytałem Glinojeck, czyli z tego co się dowiedziałem, tu musiałem trochę popytać. Jako trochę wejść właśnie wtedy w rolę dziennikarza na temat wody, bo słyszałem, że coś jest nie tak i że nie można. O, tu widzimy przystanek główny PKS, tu widzimy, tu jest kościółek jedyny w Glinojecku, nie pogubicie się jeśli przyjedziecie. Tu tak. Tu mój cień. Sobie schodzimy. O Boże, Boże. A ja muszę iść krzaczki. Kurczę, już.
No. Kurczę. Łoset kurczę za łostem. Ła. No. A ja w tych skarpetach i w tych. I w klapkach. W klapkach. Dobra. Takie tam. Dobra. Niestety z przyczyn prywatnych i internetowych mojego małego nie będziecie oglądać. Powiem tyle. Jest takiej wielkości, że trzeba, że muszę mieć przy sobie pensetę. No. No cóż, idziemy. Tu mamy lasek. Taki sobie. Tak. Monika, kurczę. Monika. Tam zapytaj się Tomka, kurczę. W rodzinie to wiesz, to podobne są. Części ciała mają wielkości podobne. Podobno, tak słyszałem. I teraz zapewne ten, jak spotkam Tomka, to z jebki dostanę. Dobra, to niech przyjeżdża. Tylko że on ma ten z 15 kilometrów do mnie. Dobra, to najwyżej mi nie złapie. Nie będę robił live'a, to mnie nie znajdzie. Jak prowadzę live'a, to się rozdzwonili. Tak się ten. Teraz wam pokażę, nie wiem jak to mam pokazać. Te lustrowody. Tak. Tak. No dobra, ja się z wami, ja się za, poczekajcie. Musi być jasna strona mocy i ciemna strona mocy. Więc wybierzcie sobie, po której chcecie mnie widzieć. To jeszcze raz powtórzę. Jest jasna strona mocy i ciemna strona mocy. Więc wybierzcie sobie, po której chcecie mnie widzieć. I przede wszystkim siebie chcecie zobaczyć. No, cześć, pozdrawiam. No i mówiłem to ja z Kołobrzegu. Kod pocztowy Kołobrzegu.
To jest 06450. A ulica, powiedzmy, Nadrzeczna. O, dobra, cześć, pozdrawiam.